Dzień dobry, w najnowszym odcinku Na Poboczu przede wszystkim wizualizację nowej generacji BMW serii 5, a także torowy Brabham BT63 GT2 oraz przyłapana C-klasa w wariancie All Terrain. Zaczynamy. Partnerem programu Na Poboczu jest zabezpieczauto.pl, oferujący świetny produkt chroniący Wasz samochód przed nieautoryzowanym uruchomieniem silnika. Rozwiązanie o nazwie CanLock, montowane do szyny Can, bez utraty gwarancji ochroni Was przed najbardziej popularnymi sposobami kradzieży samochodu. Jeśli macie auto z dostępem bezkluczykowym, to warto zainteresować się ofertą, bo przygotowaliśmy dla Was kod rabatowy na hasło jazdy próbne. Uzyskacie 10% rabatu przy zakupie produktu. Więcej info w opisie filmu, a teraz zapraszam Was do dzisiejszego odcinka Na Poboczu. Brabham ma prestiżowy rodowód wyścigowy, a firma wraca na tor, prezentując nowego koncepcyjnego BT63 GT2, czyli model typowo przeznaczony do rywalizacji w klasie europejskiej GT2. Zbudowany jest na tej samej platformie podłogowej co BT62R i wyposażono go w agresywną przednią dokładkę, wydatne boczne poszerzenia oraz duży tylny spoiler. Osadzono go natomiast na ultra lekkich felgach, a z tyłu pod zderzakiem znalazł się charakterystyczny dyfuzor. Firma nie zdradziła jeszcze specyfikacji tego samochodu, natomiast auto ma dysponować mocą 608 koni mechanicznych i ważyć około 1250 kg. Podczas ostatniej oficjalnej konferencji grupy Stellantis ogłoszono, że w 2023 roku zaprezentowany zostanie nowy model segmentu B. Prawdopodobnie oznacza to zatem następcę modelu Punto. Auto ma zostać zbudowane na znanej platformie podłogowej CMP, którą dzielić będzie z Peugeot 208, Oplem Corsa, Citroenem C4 oraz DS3 Crossback. Patrząc na plany modelowe koncernu, można wywnioskować, że w latach 2021-2023 mają pojawić się także modele Mild Hybrid oraz Plug-in Hybrid w grupie Fiata. Lancia w 2024 roku otrzyma swojego następcę model Y. Wracając jeszcze do Punto, to pierwsza generacja została zaprojektowana przez Giorgetto Giugiaro i weszła do gamy jako następca Uno. Pierwsze Punto występowało w wariancie Cabrio, jak i 3-drzwiowym i 5-drzwiowym hatchbacku. Sprzedało się w ilości niemal 3,5 miliona egzemplarzy. Druga, typowo ewolucyjna wersja, zaprezentowana została w 1999 roku i cechowała się bardziej kanciastą stylistyką. Sprzedawana była do 2004 roku i trafiła do klientów w ilości niemal 3 milionów egzemplarzy. Trzecia i ostatnia iteracja zadebiutowała w 2005 roku jako Grande Punto. Szpiedzy motoryzacyjni przyłapali podczas jazd testowych lekko zakamuflowanego Forda Rangera następnej generacji w europejskiej specyfikacji. Wygląda jednak praktycznie identycznie jak amerykański odpowiednik, ma pionowe reflektory oraz wielką atrapę chłodnicy z dużym logo producenta. Widać też wypłaszczoną maskę, lekko opływowe nadwozie i bardziej rozbudowaną kabinę. Inne detale godne uwagi to pionowe tylne światła, przeprojektowana klapa zasłaniająca kipę oraz znajomy już zderzak. Model posiadał żółtą naklejkę, co może oznaczać, że jest to wersja plug-in hybrid. Nie byłoby to jednak bardzo zaskakujące, gdyż producent twierdził wcześniej, że do połowy 2026 roku 100% gamy samochodów w Europie będzie elektrycznych lub hybrydowych. W 2030 roku amerykański producent ma zamiar mieć już całkowicie zelektryfikowaną gamę. Firma milczała do tej pory na temat przeprojektowanego Rangera, który ma zadebiutować w przyszłym roku. Zostało to potwierdzone w ramach ich powiązania z Volkswagenem. Dla przypomnienia, nowy Ranger ma być budowany na nowej wersji platformy T6 i będzie oferowany z różnymi nowoczesnymi wariantami napędu. Ford pracuje także nad nowym Rangerem Raptorem, który mógłby wykorzystywać silnik 3-litrowy EcoBoost V6 o mocy 406 koni mechanicznych. Jak już wiecie, BMW M8 jest bawarskim flagowcem w klasie GT z dużą ilością mocy i piękną stylistyką, jednakże specjalista tuningowy G-Power sugeruje, że zawsze pozostaje jeszcze miejsce na zmiany i modyfikacje. Dlatego nowy członek rodziny, czyli G8M Hurricane RS oraz Hurricane RR, dysponuje mocą na poziomie 900 koni mechanicznych. Nie jest to co prawda pierwszy projekt bazujący na M8 od G-Powera, ale z pewnością jeden z bardziej spektakularnych. W fabrycznej wersji BMW M8 Competition napędzany jest silnikiem benzynowym Twin Turbo 4,4 litra V8 o mocy 625 koni mechanicznych i 750 Nm momentu obrotowego. Biorąc przykład z wcześniej zmodyfikowanego M5 G5M Hurricane RR, firma zwiększyła moc maksymalną oraz moment osiągając 1050 Nm. Wariant z dopiskiem RS jest lekko słabszy, z całkowitą mocą 840 koni mechanicznych i 1050 Nm. Oba zestawy tuningowe zawierają zmiany sprzętowe i programowe, w tym ulepszone turbosprężarki i kute tłoki. Dzięki znacznemu wzrostowi mocy zarówno G8M Hurricane RS i RR mogą osiągać prędkość maksymalną 340 km na godzinę. Wizualnie, podobnie jak wszystkie modele z serii Hurricane, jest pomalowany na jasno pomarańczowy odcień lakieru. Otrzymał także nowy pakiet stylistyczny z włókna węglowego firmy Venturi ze zintegrowanymi otworami wentylacyjnymi oraz dużym tylnym skrzydłem osadzonym na frezowanych CNC podstawach.
Wiecie lub nie, ale BMW serii 5 następnej generacji jest obecnie w fazie prototypów drogowych, które jednak rzadko udaje się przyłapać podczas jazd testowych. Przyłapany egzemplarz posiada napęd hybrydowy i być może najlepszą wiadomością jest to, że kolejna piątka nie będzie miała wielkiej pionowej atrapy chłodnicy, która spotkała się z krytyką fanów marki. Zbliżenie na przedni pas pokazuje nowocześniejszą atrapę chłodnicy, podobną jednak do obecnej z większą separacją w górnej części. Może się też niestety okazać, że to jakiś podstęp, a inżynierowie BMW śmieszkują, wiedząc, że wzbudzi to duże zainteresowanie. Należy zauważyć jeszcze, że karoseria prototypu pokryta jest portfolio maskującą specjalnymi fałszywymi panelami zniekształcającymi nadwozie. Możliwe, że nowa generacja otrzyma klamki zlicowane z powierzchnią drzwi. Ponieważ jesteśmy we wczesnej fazie prototypu, to nie są znane jeszcze szczegóły dotyczące układu napędowego lub technologii użytych w przyszłym modelu. Prawdopodobnie bawarski producent nie zaprzestanie produkowania tego modelu z napędem konwencjonalnym, ale nie zabraknie układów hybrydowych plug-in, jak i elektrycznych o nazwie i5. Czekanie na nowy model umilić i ułatwić może wizualizacja sporządzona przez grafików na bazie najnowszych informacji. Premiera nowej piątki nie odbędzie się wcześniej niż w 2024 roku. Manhart tuninguje M5 od 2018 roku i ma do zaproponowania projekt o nazwie MH5700, ale czerpiąc inspirację z faceliftingu M5 i M5CS, ogłosił jeszcze nowszy i mocniejszy MH5800. Oto on. Napędzany jest jednostką V8 o pojemności 4,4 litra z podwójnym turboodładowaniem o mocy 815 koni mechanicznych i 1050 Nm momentu obrotowego. To sprawia, że jest mocniejszy od standardowego M5 Competition o 190 koni mechanicznych oraz o 180 koni mechanicznych od M5CS. To dzięki instalacji zestawu turbosprężarki i interkulera, jak i przemalowaniu jednostki napędowej i zmianie oprogramowania 8-stopniowej przekładni automatycznej. Firma nie zdradza żadnych informacji na temat osiągów, ale pewnym jest, że MH5800 będzie szybszy i bardziej efektywny niż M5 Competition, osiągający setkę w 3,3 sekundy i prędkość maksymalną wynoszącą 305 km na godzinę. Poza zmianami ingerującymi w jednostkę napędową oraz jej dźwięk, tuner obniżył i usztywnił także zawieszenie sedana. Automobili Pininfarina zapowiedziała model Battista 2 lata temu, a teraz insynuuje, że podczas najbliższego festiwalu motoryzacji w Monterey zaprezentuje produkcyjną wersję sportowego samochodu. Póki co do sieci zostały wyrzucone zdjęcia prezentujące lekko odkryte fragmenty pojazdu znajdującego się pod czarną płachtą. Pierwsza Battista zbudowana będzie w większości z włókna węglowego, które widoczne będzie m.in. na karoserii. Firma nie zdradziła wyglądu wnętrza, ale samochód ma zostać wyposażony w kubełkowe sportowe fotele pokryte czarną skórą z niebieskim kontrastowym przeszyciem. Mówiąc o osiągach, Battista ma być najszybszym i najmocniejszym włoskim samochodem kiedykolwiek zbudowanym. Do napędu służyć tu będą 4 silniki elektryczne, zasilane baterią o pojemności 120 kWh, która pozwoli na przejechanie na jednym ładowaniu 500 km. Moc maksymalna całego zestawu napędowego ma wynosić 1900 koni mechanicznych oraz 2300 Nm momentu obrotowego. Pozwoli to na osiągnięcie setki w czasie poniżej 2 sekund oraz 300 km na godzinę w mniej niż 12 sekund. Produkcja będzie limitowana do 150 egzemplarzy, każdy za minimum 2,2 miliona dolarów. Korzystając z konstrukcji starego dobrego Jeepa UASA Hunter, czeska firma MW Motors oferuje w pełni elektrycznego Spartana, podążając niejako za trendem przekształcania konwencjonalnie napędzanych samochodów w pojazdy z napędem elektrycznym. Początki UASA Hunter sięgają jeszcze 1971 roku, kiedy to wypuszczono na rynek pojazd wojskowy UAZ-469. Od tego czasu do klientów trafiło ponad 2 miliony egzemplarzy w 80 krajach. MWM Spartan posiada większość oryginalnych części UASA, bez oczywiście silnika. Pod względem stylistyki wyróżnia się nową w pełni zabudowaną atrapą chłodnicy z pionowymi szczelinami w stylu Jeepa oraz cyfrowym zestawem wskaźników na desce rozdzielczej. Pod maską kryje się zupełnie nowy silnik elektryczny o mocy 161 koni mechanicznych i 600 Nm momentu obrotowego, a to stanowi ulepszenie względem fabrycznie montowanej jednostki o pojemności 2,7 litra o mocy 128 koni i 210 Nm. Pomimo elektrycznej konwersji nadal na pokładzie znajduje się 5-biegowa manualna przekładnia, a prędkość maksymalna samochodu wynosi 130 km na godzinę. Akumulator litowo-jonowy jest zabudowany w wodoodpornej osłonie i ma pojemność przeszło 62 kWh, zapewniając zasięg wynoszący 150 km. Na dłuższe podróże dostępna jest opcjonalna bateria o pojemności 90 kWh. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia również jutro w kolejnym odcinku Na Poboczu. Hej!